Czeskara Balcewicza, przygotowany, może pani Maria Tylek będzie uprzejma mi się stawić. Drugi numer 3, uchwała Rady Dzielnicy Pierwszej w sprawie wprowadzenia niskotonażowych śmieciarek na terenie Kazimierza. Paragraf 1. Wnosi się do NPO o nakazanie firmom odbierającym odpady komunalne na terenie Kazimierza o stosowaniu niskotonażowych pojazdów. Uzasadnienie jest integralną częścią uchwały paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z tym podjęciem. Uzasadnienie. Większość ulic na terenie Kazimierza przystosowana jest do pojazdów o ciężarze całkowitym nieprzekraczającym 3,5 tony. Ciężkie pojazdy powodują dewastację nawierzchni, wymuszając kosztowne i częste remonty, a przy tym stwarzając zagrożenie dla ruchu pieszego i samochodowego, nie mieszcząc się w ciasnych ulicach. Uchwała wnosi się pod wpływem informacji płynących z zarządu infrastruktury komunalnej i transportu. Chciałam jeszcze tylko dodać, że na terenie Kazimierza sieć kanalizacyjna jest tak stara, że stare, ciężkie samochody mogą doprowadzić do tego, że w końcu się zawali, będzie wypływać na Kazimierzu. Dziękuję. Pan Sęczek, proszę. Ponieważ pana przewodniczącego komisji nie ma, ja bardzo proszę członków komisji, żeby mnie wytłumaczyli, bo w mojej ocenie jest to dosyć istotna sprawa, jeżeli mamy za chwilę głosować ten projekt uchwały. Ostatnie zdanie z uzasadnienia. Uchwała wnosi się pod wpływem informacji płynących z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Chciałbym dowiedzieć się i zrozumieć, jakie to są informacje i jakiego to są rodzaju informacji. Czy ktoś z członków komisji byłby uprzejmy? Proszę pana, rozumiem. Znaczy, w moim odczuciu jakby nie do końca jest ten projekt kompletny, albo ja może nie do końca rozumiem, bo są takie wydarzenia jak wywóz śmieci wielkogabarytowy. Co w takiej sytuacji? Jaka ma podjechać, przepraszam, Melec i ma odebrać jakieś fortepiany? Druga sprawa to dlaczego zbiera. A przyjeżdżają cięższe. No dobrze, ale straż pożarna też jest cięższa, ale to musi wjechać. Druga sprawa to też nie wiem dlaczego akurat tylko i wyłącznie do Kazimierza. Ja rozumiem, że to jest komisja do spraw Kazimierza, ale też powinniście państwo dbać o interes wszystkich mieszkańców, przynajmniej pierwszej dzielnicy. Więc, no nie wiem, albo spróbować jakoś rozszerzyć. No moim zdaniem to trzeba by się zastanowić w ogóle nad tym projektem szerzej. Nie tylko wskazywać jeden Kazimierz i jedno miejsce. Też rozważyć, co będzie z wywozem. No rozumiem 3,5 tony, no ale ja nie wiem, ile, jakie tonaże wywozi większa śmieciarka. Jest to w ogóle, badaliście to państwo? Ja chciałem państwu tylko powiedzieć, że w 1999 roku pani Wyszyńska podjęła podobną uchwałę, aby wszystkie samochody zaopatrujące sklepy, jak wtedy się pojawiły, zaczęły Coca-Cola i inne te olbrzymie auta, śmieci, inna obsługa, była właśnie małymi samochodami. Pamiętasz? Tak, małe wozy. Oczywiście nic z tego do rynku firmy wjeżdżają. No, no ale to, jak to się mówi, kropla do rąk wyskałe, no trzeba co Trzeba próbować. Do pana Rosera ma propozycję, no można wyjść poprawkę, no. No ja wiem, ale nie jestem w ogóle przygotowany w tym momencie na to, że... Poprawka może być dotyczyła, że to... No, ale musiałaby być bardzo ogólna, bo nie wiem, jakie to tonaże... Zabytkowego sercu można być jasne. Nie chciałbym iść za daleko, ale właśnie sprawdziłem z kolegą, ile waży tramwaj. 17 ton. Więc jak pójdziemy w tą stronę, to okazuje się, że powinniśmy wykluczyć z Kazimierza tramwaje, bo tramwaje chyba jeden wagon, jadą trzy. No ale jak nie jeżdżą po ulicy? Ale nie jeżdżą po chodnika. Ale nie, no ale kanalizacja będzie też szybkie, tak? No więc za chwilę będziemy... Dobra, przepraszam, bo ja nie przerywam Jarko. Za chwilę pójdziemy w tą stronę, że wykluczymy tramwaje.
karetki też niektóre mają powyżej średnim budą i tak dalej, i tak dalej. Należy zrobić remont kanalizacji i odpowiednie utwardzenie tam zrobić, jeśli trzeba wyleczyć to, co jest złe, a nie robić coś dookoła, bo mówię, no za chwilę będę się prosić, żeby tramwaje tam nie jeździły. Dziękuję, ja jestem przeciwny, dziękuję. Czy ja jeszcze raz chciałbym prosić bardzo, czy Państwo z komisji mogliby dać odpowiedź na moje pytanie, które zadałem parę minut temu. Czy mamy taką wiedzę, jakie to są informacje płynące z zarządnictwa komunalnej transportu? A jeszcze ostatnie zdanie uzasadnienia. Jest to ostatnie zdanie uzasadnienia i sądzę, że najlepiej odpowiedziałby sam przewodniczący, ale niestety muszą wyjść, bo zapewne z nim się kontaktował zarząd infrastruktury komunalnej. Jeżeli dobrze pamiętam, to chodziło o to, że nie ma MPO ma duże samochody, które ważą te 15 ton, gdzieś koło 15 ton, a myśmy po prostu, a tych małych po prostu ma niewiele. No więc chodziło o to, żeby jednak wykorzystać te małe, a nie puszczać duże, bo nie o to chodzi, żeby całkiem zabronić. Tylko, że te ulice są bardzo ciasne. Jak wjeździe taka śmieciarka, to na przykład na Polnicy, jak wjeździe taka śmieciarka, no to zaparacuje całą jezdnię i do widzenia. I jest kolej. Jedna rzecz, ten ciężki samochód wjeżdżając, dlaczego tutaj kolega zadaje te pytania czy rzeczywiście. Jeśli następuje pękania płyt chodnikowych, które w głównej mierze na Kazimierzu są 50 na 50, to przy nacisku takiego samochodu, który, żeby, to co mówisz, to jest jedno z drugim nawiązane, żeby udrożnić jako i tako jezdnię, żeby ktoś mógł przejechać, pakuje się na chodnik. Jak najbliżej, przyjeżdżając po tych płytach, czaska je. Więc tutaj. Nie przyjeżdżać, śmieciarka jest... jeździ po płytach. Proszę? Śmieciarka jeździ po ulicy, nie po płytach, bo pani się powiedziała. No niekoniecznie, na jakie nogi. Ja nie mówię, że cały czas jeździ. Jak wózek inwalidzki, ma uprawnienia, to to nie jest. No to niedługo idąc z projektorem, to pomyślimy, żeby samoloty przylatywały rzeźnie na z Krakowy, bo jak spadnie, jak i rzeźnie. Mowa nie powinno się Kolega kończy poprawkę, gdzie pan Krzysztof. Ja jedną rzecz chciałem jeszcze powiedzieć. No, ja byłem akurat na tej komisji. Komisja między innymi, to był jedyny powód, ale między innymi dlatego też podjęła taki projekt uchwały. No, są ulice, które w centrum Zikit remontuje i daje lepszą podbudowę. No, po tej lepszej podbudowie to taki ciężki samochód może jeździć. Ale taka zrobienie ulicy z taką podbudową 80 cm, jeżeli ja dobrze pamiętam, a nie 30, tak jak jest normalnie, no to kosztuje kilka razy więcej. No, więc, no, to oczywiście można w ten sposób, tylko że wszystkie ulice, które są w centrum, trzeba byłoby przebudowywać i remontować i robić za przeproszeniem podbudowę jak korczok. No to można, nie? Tylko że po co? No, więc lepiej puścić lżejszy samochód niż wyładować ciężkie pieniądze na taką podbudowę pod taką ulicę. Nowe osiedla, które są budowane, mają specjalne po prostu dojazdy za duży śmieciarek, który obsługuje olbrzymie bloki. Malutkie kamieniczki na Kazimierzu nie wytwarzają aż tyle tego, żeby przyjeżdżała panie potężny samochód, stawał na drodze, na chodniku bo wszyscy trąbią, to się przesunie i przejedzie po tym chodniku, a my będziemy w kolejny sposób remontować nieskończoność, dlatego że ci będą robić, ci będą psuć. Więc to jest logiczne, żeby tych ileś małych samochodów i dlatego tutaj kolega pisze poprawkę, żeby to przeszło nie tylko Kazimierza, ale zabytkowego domu, nie? Miasta. Części tej. Proszę. Jeżeli już mamy to tak bardzo restrykcyjna w mojej ocenie uchwała, to jeszcze należałoby spytać MPO, czy w ogóle MPO ma taki o takiej ilości samochodów mało tonażowych, które mogłyby zapewnić
te czynności, o których tutaj się Przewodniczący. Ja mam tylko dwie uwagi do tych wszystkich przewodów myślowych, które... Ja nie wiem, jaka firma konkretnie obsługuje Koleją Kazimierza. Przypomnę, że obsługę miasta wygrało konsorcjum złożone z czterech firm. Nie wiem, może akurat MPO obsługuje Kazimierz, albo część Kazimierza, ja tego nie wiem. Czyli może to być Sidoma, może to być jeszcze Wangę Schwinkel i czwarta spółka, której nazwy nie pamiętam. To jest konsorcjum. Nie MPO jest teraz operatorem śmieci, tylko gmina, a przetarg wygrało konsorcjum czterech firm, więc budzi. Drugie pytanie otwarte. Śmieciarka, która ma mniej niż 3,5 tony, to jest auto mniej więcej wielkości paka długości 4,5 metra, szerokości 2,5. To jest bus. To jest auto policyjne, ma więcej niż auto policyjne, duże, uzbrojone, ma więcej niż 3,5 tony, szanowni państwo. Jeżeli puścimy na Stare Miasto śmieciarki poniżej 3,5 ton, to w danym dniu na ulicę czy to Paulińską, czy Bożego Ciała będzie musiało ich wjechać nie jedna, tylko kilkanaście bądź kilkadziesiąt, żeby obsłużyć tą samą liczbę. No, Aniu, jeżeli śmieciarka duża zabiera ze 20 ton, a taka zabiera do 1,5 tony, bo jeszcze waga tego auta dochodzi, to sobie policz, że to jest 15-krotnie więcej aut o tej zaniżonej wadze musi wjechać. Bo to jest waga samochodu, to jest powiedzmy tona czy ileś, nie wiem ile, bo nie jestem specjalistą, i do tego dochodzi waga wyłożonej substancji. Jest ograniczony, poza tym śmieciarka miażdży, mały samochód, nie wiem czy miażdży. I tak jak mówię, nie odnośmy się do MPO, tylko do konsorcjum, które wygrało przetarg na całą gminę Kraków do obsługi. Bo to nie MPO wygrało, tylko konsorcjum 4 firm. Dziękuję. Ja! Chciałam jeszcze nawiązać do wypowiedzi pana Kupowskiego, że zwiększenie ilości tych niskotonażowych śmieciarek spowoduje to, że one będą musiały częściej kursować. I te firmy odbiją sobie przecież nie z własnej kieszeni za benzynę i tylko wliczą w koszty wywozu śmieci. Czy zapłacimy za to my proste w naszych opłatach. My już płacimy, no to będzie Ja pozwolę sobie dosłownie jedno zdanie do wypowiedzi przed chwilą. Do wypowiedzi radnego sprzed chwili. Dlaczego w uchwale jest, że to MPO? Dlatego jest MPO, że MPO jest operatorem dla wszystkich, dla całego Krakowa. Natomiast przetarg dla konkretnej części Krakowa wygrała jakaś inna firma. Ale MPO tym zarządza. No przecież był u nas przedstawiciel MPO, wicedyrektor, i on powiedział, że MPO teraz po tej uchwale miasta, która była, zarządza całością, natomiast oprócz tego był wtedy, było to w trakcie rozpisanego przetargu, jakaś firma X wygrywa na Kazimierz. Ale wymagamy od MPO, żeby ona nakazała tej firmie X. Nas nie interesuje, jaka to jest firma. W jednym roku to jest firma X, w innym roku to będzie firma Y. A oni mają się stosować do tego, co byśmy załóżmy uchwalili, i tyle, i finito. Dziękuję. Ja tylko odwrócę. Panie Krzysztofie, zgadza się. MPO w imieniu gminy jest operatorem. Natomiast, jeżeli czysto teoretycznie MPO narzuci to, co powiedziała pani Wyszyńska, narzuci nowe warunki dla wykonawcy, bez przetargu, to cena śmieci pójdzie w górę. Porówna się to więcej kierowców, więcej aut i prawdopodobnie więcej benzyny, bo jedno auto może pali dużo, to dużo małych aut spali prawdopodobnie, bo tego też nie wiem, proporcjonalnie więcej. Oczywiście, że możemy rzucić mieszkańcom prezent, o którym mówiła pani Wyszyńska, że będą więcej płacić za wywóz śmieci, bo nie da się ukryć, że jeżeli będzie musiało na dany teren jechać nie jedna ciężarówka do obsługi, tylko 10, to koszt będzie nie 10-krotnie, ale 2-krotnie będzie jednak większy.
Przeszacowane przecież, no. A co jest przeszacowane? No koszt wywozu śmieci. No obniżyła o 10 czy tam 10%, tak? No to 10%. No nie pani za. No to jest, no. No dobra. Ale pani Krzysztofie, no, prawda jest taka, że to pójdzie, bo nie ma nic. Dobra, pan już bez razu. Pan raz z poprawką i już bez razu. Zamykajmy szybko dzisiaj. Jesteśmy w początku sesji, a polędnicą czasową sesji jest praca nad statutem. Tak. Więc bardzo proszę o zbliżenie odpowiedzi. Nie przeciąganie tego w nieskończoność, bo tylko żeby mówić. Proszę pani Dylan. Szanowni państwo, odnoszę wrażenie, że dzisiejsza sesja jest zupełnie niepotrzebna, ponieważ jesteśmy przy trzecim punkcie, a mamy ponad 16. W związku z tym, jeśli wszystkie uchwały będziemy procedować, dzieląc głos na czworo, to w ogóle może nie podejmujmy żadnych uchwał w dniu dzisiejszym i przełożymy tę sesję na tej chwili, albo wykreślmy te wszystkie uchwały w porządku obrad, podejmiemy tylko jedną i jedną. Bo jeśli chodzi o dzielenie włosa na czworo, to czy nie wiem, czy radny Jakubowski sprawdzał samochód ciężarowy przyjeżdża z Gminy, mogę kontynuować? Przepraszam, czy mogę kontynuować? Proszę o poprawkę do nie skończyłam swojej wypowiedzi. Zapytałam, czy mogę kontynuować, bo zwracałam się między innymi do radnego Jakubowskiego. Czy sprawdzał? Samochód duży, ciężarowy, który przyjeżdża, przyjeżdża pusty czy pełny? Będziemy dyskutować może dalej. Czy jest wypełniony do połowy, czy do 1/4 ze swoim tonażem? Czy musi przyjeżdżać raz w miesiącu, czy raz w tygodniu? Są harmonogramy, ile samochodów, kiedy, w którym dniu przyjeżdżają w daną okolicę. Jeśli jest to w uzasadnieniu napisane, że w związku z informacją z zarządu infrastruktury komunalnej, to chyba to są specjaliści, którzy na tym się znają. W związku z tym, przynajmniej powinni. W związku z tym uważam, że dyskusja nad każdym punktem i tak jak powiedziałam, dzielenie głosa na czworo jest zupełnie stratą czasu i nie mamy co tutaj robić, bo jeśli każdy chce się wypowiedzieć i nie powiedzieć, to może nie sprawdzić do samego końca. Dziękuję. No, mogę odpowiedzieć w czytaniach? Dziękuję, proszę. Nie, już nie. Bo to jest nielogiczne, na co mówisz. Za poprawkę, panie przewodniczący, za poprawkę i zgadzam się z głosowaniem. Chciałem powiedzieć, że ważna kwestia, bo tego jest sesja, żeby ważne kwestie przedyskutować, bo niestety jesteśmy tutaj w nie. Jeszcze. Zanim odczytam projekt poprawki, jeszcze chciałem odpowiedzieć panu Krzysztofowi, że może teraz w mojej opinii nie będzie możliwa zmiana umowy, żeby im narzucić ten, więc tak i tak ta sytuacja dopiero będzie dotyczyła następnego przetargu. Jeżeli ktoś już podpisał umowę, no to EPO musiałoby, podejrzewam, zapłacić wysokie kary, jeżeli by w tym momencie narzuciło coś takiego operatorowi. No, ale odczytuję projekt poprawki. Dotyczy druku numer 3. W tytule po słowach na terenie wykreśla się słowo Kazimierza i zmienia na zabytkowej części dzielnicy pierwszej. W paragrafie pierwszym po słowach na terenie wykreśla się słowo Kazimierza i zmienia na zabytkowej części dzielnicy pierwszej i w uzasadnieniu wykreśla się ostatnie zdanie. Dziękuję. Kto z państwa jest za poprawką? Jeszcze w uzasadnieniu jest 17 osób jest za poprawką. Kto z państwa jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzyma? Nikt się nie wstrzyma. Jedna osoba się wstrzyma. 17 za. Przeciw nie, to jedna się wstrzymała. Dziękuję bardzo. Pan radny faktycznie teraz jeszcze mi
wskazał, że uzasadnienie jest słowo Kazimierz. W uzasadnieniu też trzeba wykreślić. Tak, tak. To było oczywiście. To no i uchwałę wnosi o tę informację. Czytaj jeszcze, żebyśmy głosowali. No nie ma ostatnie zostanie. Większość ulic chyba na terenie Starego Miasta. Tak, właśnie tak jak. Tak. Musisz jeszcze jedna, wykreślić uzasadnienie. Michał, większość ulic na terenie Starego Miasta, albo części, albo części zabytkowej, no bo w tej chwili mamy część zabytkową. No to napisałem na terenie zabytkowej części dzielnicy pierwszej, no odpowiada na dzielnicę. Dobrze, tak może być. Dobrze. Sądzę, że wyczerpaliśmy temat, nie zamykam dyskusji oczywiście, ale nie widzę gości rąk. Także przekonstatujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu? Piętnaście osób jest za projektem. Kto z Państwa jest przeciw? Dwie osoby są przeciwko. Kto się wstrzyma? Raz. Dwie osoby się wstrzymały. Czy ty też się wstrzymać? Nie, to jedna osoba. Nie. Ja też trzymałem się. Dobrze. 15 za, przeciw. Dwie osoby. Dziękuję. Był numer 4 na C.